Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, jestem w moim jednym z ulubionych miejsc na mapie Warszawy, do którego bardzo często wracam i tutaj lubię zadbać o siebie. Jestem w Ideal Beauty Clinic w Warszawie, słuchajcie. Po długim czasie wróciłam, ale bardzo się cieszę. Będziemy dbać o moją buźkę, o moje ciało, dlatego też nie mam makijażu, wychodzę ze swojej strefy komfortu, nagrywam wam no make-up. Zaraz będę miała właśnie tutaj z dziewczynami konsultację i będziemy sprawdzać, co się tam na mojej twarzy dzieje. Dzisiaj mi też wyskoczył jakiś pryszcz na policzku, także będziemy z tym wszystkim działać, no już się nie mogę doczekać. Dziewczyny zawsze przed wizytą pytają się o to, co chcę do picia. Ostatnio przerzuciłam się na kawkę czarną. Kiedyś była kawa z mlekiem, bez laktozy, a teraz kawka czarna. Dobra. I linia jest chyba względnie prosta. Super, możesz zamknąć oczy i robimy pierwsze zdjęcie. Natomiast tak woli przypomnienia, to jest światło dzienne, więc masz idealnie oświetloną skórę z każdej strony. Tutaj sobie zrobiłyśmy też zdjęcia na bocznych częściach twarzy, więc dokładnie widzimy tutaj też te miejsca, gdzie pojawia się. O, ten dziadek wyskoczył właśnie 2 dni temu, katastrofa. Jesteśmy właśnie po konsultacji, omówieniu po prostu mojej całej twarzy, że tak powiem, czyli zobaczyłyśmy, co się tutaj dzieje, jakie mam zmiany na mojej skórze i właśnie będziemy się przygotowywały do zabiegu pierwszego na moją buźkę. I tutaj mam taki strój od dziewczyn, także przebieram się, no i będziemy działać. Mam nadzieję, że w końcu pożegnam się z moimi wszelakimi wypryskami na twarzy. Mam też takie delikatne, słuchajcie, niestety blizny na policzkach z jednej i z drugiej strony. Także mam nadzieję, że po dłuższym czasie po prostu mi to zniknie i będziemy z tym walczyły na pewno. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the na twarzy, maseczkę też połączyłam z taką nawilżającą. Dziewczyny wiedzą dokładnie, co robią, ja im ufam, słuchajcie, i wierzę, że to mi na pewno pomoże. Do tygodnia też powinnam dostać taki plan, co powinnam nakładać, jakich kosmetyków używać, aby to wszystko po prostu w połączeniu miało duży sens i abyśmy zwalczyły tych szkodników na mojej twarzy. I też będziemy działać z dermapenem za niedługo na wszystkie moje blizny i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiejszy zabieg na twarz jest taki typowo przygotowywujące do tych następnych. I tak moja skóra wygląda po. Jestem troszkę czerwona, ale tak miało być, słuchajcie. Jutro wszystko zejdzie, dzisiaj już nie będę nic nakładała na buźkę. Słucham dziewczyn, co mi doradzają, ale czuję się taka zrelaksowana, odprężona. Moja skóra po prostu tak cudownie oddycha. Czuję po prostu taką bombę witaminową. Jakkolwiek to nie brzmi. A jeśli wieczór to herbata zimowa, czuję już powoli nastrój grudniowy, vlogmasowy. A jeśli mam ochotę na coś słodkiego wieczorem, no to sięgam bardzo często po takie wafle ryżowe oblane czekoladą mleczną. Bardzo je lubię. I mam nową lekturę na wieczór. Możesz uzdrowić swoje życie. Luna jak zwykle jest zainteresowana rogami książki. Po prostu musi wszystko gryźć, bo teraz ząbki rosną, no wiadomo, jest szczeniakiem. Ale wracając do tematu książki, poleciła mi ją moja mama oraz Klaudia. Książkę zamówiłam na Vinted. Ostatnio miałam współpracę z Vinted, mimo to, że ja sprzedaję, to też czasami zdarza mi się kupić, a książka tak naprawdę wygląda jak nowa. Książka zapowiada się świetnie, jest to idealna książka dla tych, co mają niską samoocenę, a propos ostatniego tematu w moim ostatnim vlogu. Książka mówi bardzo dużo o przebaczeniu ludziom z naszej przeszłości, tak aby nam żyło się właściwie lepiej, bo dopóki nie przebaczymy, będziemy mieć taki kamień w sercu. I jest to bardzo ważne w momencie, kiedy też nosimy w sobie takie cierpienie. Cierpienie czepia nas się dużo chorób. Jest tutaj wiele przytoczonych przykładów, kiedy ludzie chorowali na raka, inne poważne schorzenia, choroby, a kiedy przebaczyli, choroba minęła. To jest bardzo ciekawy wstęp tej książki. Wyzbycie się urazy może spowodować nawet zniknięcie raka. Kluczem do pozytywnych zmian jest samoakceptacja. Myśl jest tylko myślą i zawsze można ją zmienić. Zatrzymajcie sobie tego vloga. Czyta się to
momentami absurdalnie, ale prawdopodobnie jest coś w tym. Do każdej choroby przypisana jest przyczyna naszego zachowania i podany wzorzec myślowy w taki sposób, abyśmy powinni myśleć i możliwe, że to po prostu minie. Magia, co? Pomyślicie sobie, że książka jest dla wariatów, ale ja uważam, że fajnie jest w takie coś wierzyć. Jeśli to naprawdę ma zadziałać i książka może Wam pomóc, to naprawdę już na tym etapie mogę Wam ją polecić. Wierzę w cuda i wierzę w taką magię wszechświata. Naprawdę. Serio, warto kupić. Sprawdźcie sobie w ogóle na Vinted, bo widziałam, że kilka osób sprzedaje tę książkę w bardzo dobrym stanie. Kochani, z racji tego, że jest to ostatni vlog przed rozpoczęciem się serii vlogmasowej w grudniu, chciałabym Wam o czymś powiedzieć. Przygotowałam dla Was niespodziankę, chciałabym wręczyć paczkę świąteczną, paczkę prezent mojej obserwatorce bądź obserwatorowi. Zasady są banalnie proste. Wystarczy, że pod tym vlogiem w komentarzu zostawicie mi wiadomość, dlaczego akurat w tym roku stawiacie na moje vlogmasy, w jaki sposób Wy czujecie magię świąt. Dwa pytanka, dwa uzasadnienia. Ja zwycięzcę ogłoszę 1 grudnia i na pewno odczytam wygrany komentarz podczas pierwszego vlogmasa. Nie będę Wam zdradzała również, co to będzie za niespodzianka, co to będzie za paczka, co w niej będzie, ale myślę, że na pewno będziecie zadowoleni. Czekam na windę, bo jadę na paznokcie w końcu, bo mam już takie długie. Zobaczcie, kto był tutaj na paznokciach. Ale zbieg okoliczności. No, totalny zbieg, wcale nie wiedziałeś. Nie, wcale. Zrobiłam pokaż. Sobie pokaż. Musisz mi tak tutaj pod zobacz. Światło pokazać. Ale piękne, co? Jezu śliczne, chcę takie same. A pamiętasz, jakie to były kolorki? Kurka, nie? Tak. Dobra, no. To zrobimy takie same, przepiękne. Wczoraj właśnie tak wstałam z myślą, mówię, chcę French. I Klaudia mi moja mówi, o ja też dzisiaj robię French. No. Zobaczcie, jakie miałam długaśne paznokcie. Bardzo długie, co? Tak mi urosły, no. Bo przecież ja miałam krótsze zdecydowanie. Dwa miesiące minęły i już taki odrost się zrobił, także na pewno skrócimy dzisiaj. Klaudia idzie do stomatologa, który jest niedaleko mnie, także kochana, proszę cię o bułeczki jakieś dobre. Kochana, ja to wszystko załatwię. A właśnie, klucz. Bo bym zapomniała. Klucz ja musisz też. Mi dać. Byś czekała, byś marzła. Tak, także ty przyjdziesz. Także ty przyjdziesz, będzie czekała na ciebie gorąca kawka, bułka i potem pędzimy. Widzicie? Trzeba się ustawić w życiu, żeby przychodzić do własnego mieszkania, już kawa na no a jak? A jak? A ja sprawdzę, czy jest tam porządek. Sprawdzę. Zobaczymy. Jedziemy już do mnie, jestem, słuchajcie, po pazurach. Bułeczki do kawki mamy. A ty, kochana, szukaj kluczy. Właśnie, bo zaraz wyjdzie, że zgubiłaś. To nie jest śmieszne, bo ja byłam u stomatologa, wyciągnęłam tam wszystko. No pięknie. Poczekaj. Lunka sama w domu. Może wyjdźmy, co? Bo no, wyjdzie, dawaj. Bo już czuję, że będzie. Oby nie. Standardowe baby, która z nas nie szuka klucza w ten sam sposób. Chyba. Nie no, masz. Szybka przebiórka stylówki i jedziemy, słuchajcie, do ginekologa. Taką drużyną. Biorę Lunę. Jest jeszcze ze mną Klaudia. Akurat fajnie, że mamy wizyta po wizycie. I nie pokazałam jeszcze moich paznokci, a wyglądają tak... meczy, meczy. Trochę inne, ale no jednak French. French to jest taki klasyk. Zobaczcie, jakiego cieplucha tu mamy. O Boziu! Lunka, jak się wścieka. Nie no, jesteś słodka. Klaudia mówi, że ona tak ma zawsze, wieczorami. Oho! I zamienia się w taką babuszkę. Słodka jesteś, mała. Takie pyszności do nas przyszły. Jemy wspólnie kolację i Klaudia dla nas zamówiła sushi. Tutaj mamy takie z serkiem, tutaj mamy burgera. Ja już próbowałam go i naprawdę jest wyśmienite. Tutaj coś z tuńczykiem, prawda? Ale naprawdę jest wyśmienite. No, oczywiście przyszło wasabi, imbir. Ja akurat imbiru nie lubię, dziewczyny wariują tam w tle. Tak, kotłem, słuchajcie. Także bierzemy się za jedzonko. Jakieś ustawienia zmieniłam w aparacie i mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Chciałabym potestować ten aparat, bo on ma tyle funkcji, a tak naprawdę w momencie, kiedy ja się tak za bardzo nie znam na aparatach, wiem, że nie korzystam z wszystkich funkcji, które ten aparat daje i daje takie fajne możliwości. Także będę na pewno musiała do tego przysiąść. Tam z tyłu jest jakaś awantura ogromna psiaków. Właśnie jest. Tak, słyszę to właśnie, jakaś zadyma tam jest. Byłyśmy u ginekologa i w sumie wszystko wyszło w porządku po naszej myśli. I wyobraźcie sobie, tak teraz z Klaudią sobie rozkminiałam, że w momencie, kiedy tutaj sobie wstrzyknęłam botoks i mam toksynę botulinową, dzięki temu po prostu zniknęła moja asymetria brwi. Jedną miałam do góry, jedną miałam niżej i słuchajcie, wszystko się pięknie wyrównało. I zobaczyłam to. Po zdjęciach, jak wróciłam sobie do zdjęć sprzed kilku lat, to było widać na maksa tą asymetrię, co mi się zresztą też bardzo nie podobało, a teraz mam piękne, równe brwi, prawda? Prawda! Prawda!
Także słuchajcie, trzeba wyciągać plusy. Zobaczcie, ile plusów. Ale serio byłam sama w szoku, bo ty pokazywałaś mi zdjęcia sprzed roku i obecnie, jak wyglądasz. I naprawdę było mega widać, jak wcześniej miałaś taką jakby opadającą brew, prawda? Tak, tak, tak. No, jedna była taka naprawdę nad wyraz wysoko. Że chyba nie widziałam, żeby ktokolwiek miał tak jedną brew wysoko. Wracając do domu, przed drzwiami już czekała na Lunkę paczka od Piesotto. Otworzymy sobie. Lunka, jedzonko przyszło do ciebie. Jedzonko przyszło, wiesz? Zawsze przychodzi zapas jedzonka na 2 tygodnie. Tutaj mamy na przykład jagnięcinkę. Tutaj mamy aromatyczną kaczuszkę. Tutaj mamy wołowinę. Nie powiem wam, co Luna tak naprawdę lubi najbardziej, bo ona to lubi po prostu wszystko. I jeszcze tutaj mamy indyka. Ja sobie te saszetki pomrożę, jedną zostawię akurat na jutro. Lunka naprawdę bardzo to lubi, super się po tym czuję. Tutaj są przemycone bardzo fajne składniki, warzywka. Także naprawdę, naprawdę taka fajna polecajka. To nie jest reklama tutaj akurat na YouTubie, bo generalnie współpracujemy, ale to jest takie szczere polecenie, bo wiem, że ogólnie dużo osób korzysta i wszyscy są zadowoleni. Zoe też korzysta, na przykład piesek mojej Klauli i naprawdę jest to ekstra. I w ogóle na stronie internetowej personalizujecie sobie po prostu takie zamówienia względem wagi psiaka, rasy, wieku, wpisujecie to, co on lubi, czego nie lubi, czy ma alergię, czy nie ma. I jest specjalna kaloryka wyznaczona dla takiego psiaka, czyli jego dzienne zapotrzebowanie i wszystko gra. I wszystko jest super. Nie wierzę, że zapomniałam o tej paczce. Ona po prostu została wrzucona przeze mnie do szafy, bo nie miałam czasu nawet, żeby dzisiaj ją odpakować, ale zrobiłam mini zamówienie. W zasadzie to zamówiłam 2 produkty z Zary, także może otworzycie po prostu sobie tą paczkę ze mną. Zamówiłam 2 produkty. Tutaj przyszły mi granatowe dżinsy, które w ogóle są mega modne w tym sezonie. One mają taką dosyć szeroką nogawkę, także muszę je przymierzyć, ale ogólnie robią fajne wrażenie i są z bardzo takiego miękkiego materiału, a bardzo lubię miękki jeans, także myślę, że powinny być fajne. Tutaj mamy też spódniczkę. W zasadzie to są takie spódniczko-spodenki, także ja biorę się za mierzenie, ale myślę, że będzie spoko ta spódniczka. W sumie nic nie zwyczajnego, taka mega klasyczna. Wzięłam ją z myślą o moich takich kozaczkach z Zary do rajstopek. Myślę, że będzie fajnie wyglądać. Do tego jakiś biały, gruby sweter. No i mamy gotową stylówkę. Pewnie gdzieś tutaj pojawią się kody, numery referencyjne, bo wy zawsze pytacie o te wszystkie rzeczy i produkty. Jak zawsze wam coś pokazuję, czy mam na sobie. To jest naprawdę zawsze mnóstwo pytań, ale to mnie cieszy. Zobaczcie, jaką mam słodziutką tapetę, moją Lunkę. Swoją drogą już jest mega późno, a ja idę się dopiero kąpać, bo montowanie niestety mi trochę zeszło. Także czas na prysznic i jakąś pielęgnację. No jestem już dzisiaj padnięta. Ja biorę się za zmywanie make-upu i lecę pod prysznic, już troszkę padam. Mam na sobie już szlafrok, bardzo go lubię. Słuchajcie, on jest z Victoria's Secret. Dostałam go ponad 2 lata temu, ale jest bardzo fajny, taki milusi, idealny na jesień, zimę. Pytacie bardzo często, czy vlogmasy będą codziennie, więc w sumie jest to idealny moment, abym odpowiedziała na to pytanie. Nie wiem, czy mówiłam to wcześniej, ale vlogmasów nie będzie codziennie. Aczkolwiek będę się starała, żeby te vlogmasy na pewno były bardzo często. Nie chcę, wiecie, obiecywać tutaj, że będą one codziennie, a później nie wyjdzie i będę miała taką presję grudniową. A ja będę czekała na wasze wiadomości pod tym vlogiem i już nie mogę się doczekać, aż 1 grudnia odczytam zwycięzcę i będę mogła, a może na przykład dla ciebie, wysłać taką świąteczną paczkę. To mi sprawi ogromną radość i co? Jestem ciekawa, co tam napiszecie. Już po prostu nie mogę się doczekać. A jestem święcie przekonana, że przeczytam każdy komentarz. Także buziaczki i widzimy się już na Vlogmas. I do zobaczenia, mam nadzieję. Dajcie znać,